Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnej odsłonie Tomek rozdaje rzeczy. Moi drodzy, dzisiaj wybiorę trzech zwycięzców spośród 10 osób, które udostępniły post z piosenką Intelekt. A tak oto wygląda płyta Mika Demo 1.0, którą dzisiaj będę rozdawał. Przypomnę, że już trzy takie płyty trafiły do swoich zwycięzców z poprzedniego losowania, a więc to dzieła. Moi drodzy, tutaj mam przygotowaną moją magiczną maszynę losującą, w której znajduje się 10 nazwisk osób, które udostępniły post. Zacznijmy więc losowanie. Uwaga, uwaga. Pierwszym zwycięzcą płyty jest Dawid Dudka. Gratuluję Dawidowi. Losujemy drugiego zwycięzcę. A jest nim Sylwia Ziemnicka. Gratuluję Sylwii. I ostatnim, trzecim zwycięzcą płyty jest drodzy Państwo Klaudia Dyla. Oczywiście gratuluję wszystkim zwycięzcom. Niestety losowanie już dobiegło końca. Płyty zostały rozdane. Jeszcze raz dziękuję wszystkim za zaangażowanie. Zachęcam do subskrybowania mojego kanału. Moi drodzy, zanim się jeszcze z Wami pożegnam, chciałem Wam zdradzić kilka szczegółów odnośnie mojej dalszej działalności. Za niedługo pojawi się ostatni utwór cyklu Ave, czyli At World's End, nad którym pracuję już od dłuższego czasu. Jest to muzyczna opowieść o przygodach, o podróży i o innych wspaniałych rzeczach. Z tego cyklu m.in. są takie utwory jak Hope, Virgo, Dopomóż czy What Do You Want. Oczywiście wszystkie są na YouTubie, zachęcam do słuchania. A na płycie, którą rozdałem, Mika Demo 1.0, znajdują się zajawki tego cyklu. Ale już wkrótce czyli Ave, pojawi się na bardzo wielu platformach muzycznych, takich jak Spotify, Tidal, Apple Music. Na pewno uda Ci się uzyskać do niego dostęp. Także jeszcze tylko jeden utwór. A potem już w planach jest coś nowego, troszkę w innym klimacie i chyba raczej bardziej po polsku, ale to się jeszcze okaże. Dziękuję wszystkim za zaangażowanie, za zainteresowanie i za lajki, udostępnienia i subskrypcje. I w tym miejscu chciałbym również zachęcić do subskrybowania tego właśnie kanału, klikając czerwony przycisk poniżej oraz oczywiście zachęcam do polajkowania mojego profilu na Facebooku również. I komentowania, lajkowania, wszelkie inne aktywności. A więc dziękuję i do zobaczenia niebawem.